Od wczoraj mam paszport możliwości, nareszcie mogę się wybrać na każdą z organizowanych imprez. A ty? Jeszcze nie, ale może wkrótce to się zmieni. A poza tym w dzisiejszym odcinku pokażemy i te imprezy, na które wybrać się może każdy. Jak zawsze to my, Agnieszka i Piotr. Zostańcie z nami. Zajrzymy na próbę polskiego spektaklu o Norwidzie. Posłuchamy afrykańskich rytmów w Wilnie i poszukamy sposobów na relaks w hamakach. Wilno najczęściej kojarzy się z Adamem Mickiewiczem, jednym z czterech wieszczów narodowych. Jednak w tym roku szczególnie wspominamy innego wieszcza, Cypriana Kamila Norwida, którego 200. Rocznicę urodzin obchodzimy. Aby przybliżyć jego twórczość Polakom na Litwie, Polski Teatr Studio w Wilnie przygotował specjalną premierę – Szkice o Polsce. Wybraliśmy się na jego próbę generalną. Nie nieoszanowanie osoby tej lub owej, ani władzy tej lub owej, ale nieoszanowanie osoby. Szkice o Polsce to poetycko-muzyczny monodram o Polsce i Polakach widzianych oczami Cypriana Kamila Norwida. W główną rolę wciela się stawiający swoje pierwsze kroki na deskach teatru maturzysta gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie Artur Dowgiało. Dla pani Lili wielkie dziękuję, że dowierzyła taki wielki spektakl, to znaczy monodram dla mnie. No to jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Bo jestem, ja to osobiście jestem niedoświadczonym aktorem, tylko zaczynam swoją karierę, rozpoczynam. Nietypowy chłopak, bo bardzo liryczny, jak na dzisiejszą młodzież, taki sentymentalny. A plus ku temu akurat wysłuchałam jego udział w tych kresach. I on wziął tak poważną literaturę, ja mam ku temu też słabostki, to było improwizacja Mickiewicza. I kiedy słuchałam, widziałam jak on to odbiera, że on rozumie i wie o czym mówi. W spektaklu Szkice o Polsce brzmią także muzyka Chopina i piosenki Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu uznanej aktorki litewskiej sceny teatralnej Agnieszki Rawdo. Jako poezja, to znaczy, co czyta Artur, to Norwida, to jedne, a te piosenki, one na tyle są aktualne, na tyle to praktycznie na dzień dzisiejszy bardzo, no bardzo odpowiadające sytuacje, jak się dzieją, to ja tak uważam, ja z takim zamiarem chyba i mam takie, i taki stosunek będę miała do tego, że to po prostu tak niby pokazać ludziom, trochę wrzucić coś, żeby zaczęło się myśleć, no coś takiego. 2021 rok został ogłoszony rokiem Norwida, ponieważ zbiega się on z 200. Rocznicą urodzin tego wybitnego poety, prozaika, malarza i rzeźbiarza. Kiedy zacząłem się nim ciekawić, jego biografią, jego twórczością, to szczerze zainspirował. Bardzo, bardzo nietypowy taki poeta był. Premiera spektaklu odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w ramach festiwalu Idy Teatralne. Jest szansa, że wkrótce zobaczą go również widzowie w Polsce. Wilno jest miastem wielokulturowym. Od pradawnych czasów jesteśmy otwarci na różne kultury, nawet te najbardziej odlegle. Przykładem mogą być nawet Dni Afryki, które od tygodnia zagościły w wileńskiej stolicy. Edgar sprawdził, co się dzieje tym razem. 10 lat, właśnie tyle lat temu został zorganizowany pierwszy festiwal kultury Afryki subsaharyjskiej w Wilnie. Mimo kwarantanny ten rok nie jest wyjątkowy i ten festiwal też się odbędzie. W ramach tego festiwalu wystąpi jeden z zespołów O Dziwo Afrobeat, na którego koncert dzisiaj trafiliśmy. Zapraszam. Najważniejszym instrumentem w muzyce afrykańskiej są oczywiście bębny. Czym jeszcze wyróżnia się ona spośród innych stylów muzycznych? Tak naprawdę wszystkie rytmy współczesnej muzyki pochodzą z Afryki, ale wiele osób o tym zapomina. Ludzie myślą, że współczesna muzyka pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, blues, jazz i tak dalej. Ale te wszystkie rytmy przywieźli do nich Afrykańczycy. Dopiero później zaczęto to łączyć z teorią i harmonią muzyki europejskiej. I tak wyszło to, co teraz mamy.
Jakie trzy główne instrumenty wyróżniłby pan w muzyce afrykańskiej? A percussion first I would say. Pierwszy oczywiście bębny, to jest podstawa. Następnie wyróżniłbym lirę tamburę. To jest bardzo dobrze brzmiący instrument strunowy, który można odnaleźć w Egipcie i Sudanie. Także wyróżniłbym gitarę. Ona jest bardzo rytmiczna, można na niej grać rytm, który nazywamy kokut, przy którym nasze ciało od razu chce się ruszać. Tym roku festiwal jest wyjątkowo rozbudowany. Trwa cały tydzień. Mieliśmy już 3 koncerty, podczas gdy wcześniej był tylko jeden. Także w tym roku mamy wystawę zdjęć z Mali. Celem tej wystawy jest pokazanie Litwinom, co się dzieje w różnych zakątkach świata, w tym wypadku w afrykańskiej wiosce Unesibugu. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję współpracować z dobrze znanymi fotografami pochodzącymi z Mali. Ten fajny koncert już dobiegł końca, a ja zapraszam Was obejrzeć, jak Agnieszka wybrała się na jedną fajną, nietypową, interaktywną wystawę Agencji Ukrywania Dowodów. Zapraszam. Galeria Pamięka Lniona jakiś czas zamieniła się w Agencję Ukrywania Dowodów. Sprawdźmy, co to za miejsce. Po wystawie prowadzi scenariusz, z którego dowiadujemy się, że w tajemniczych okolicznościach zginął człowiek i została skradziona kolekcja dzieł sztuki. Śledztwo prowadzą fikcyjni bohaterowie, dr Herman Drowning i Mr. Just Checking, w których wcielają się twórcy ekspozycji. Nasza agencja ukrywania dowodów charakteryzuje się nietypowymi performancami w stylu crime noir. Tutaj nadajemy galerii kształt wizualną zakładniczki przestępstwa. Osią wystawy jest zakrwawiona kolumna. Kolumna to symbol jedności, siły i kruchości dzieła sztuki. A przecież symbolem galerii Pamięka Lnio od dawna są monumentalne, ciężkie kolumny. Więc obok postawiliśmy swoją. Każda kolejna praca na wystawie jest komentarzem do poprzedniej. Przedstawiamy je jako dowody w śledztwie i tylko odbiorca zrozumie, o jakie konkretnie chodzi. Na przykład ten pejzaż może być również dobrze odbiciem uderzenia pileczki golfowej, jak i ciągiem dalszym historii już po uderzeniu. Właśnie, jest to sprzęt sportowy, związany z golfem, kręglami czy krykietem. Nasz bohater, kolekcjoner dzieł sztuki, któremu je skradziono, interesował się sportem. Dlatego są wśród dowodów. Czy ten kask motocyklowy też należy do niego? Nad galerią jest wywieszka ze śladami po kulach. Takie ślady są też w kasku. Ktoś przejeżdżał obok na skuterze, naprzeciwko na ekranie widzimy pistolet, który nie ma odwagi wystrzelić. A kierowca na to patrzy i zastanawia się, jak mogło do tego dojść. Według artystów wystawa ma tworzyć obraz dramatu współczesnego człowieka, ale ukazany z dużą dawką humoru i ironii. Czy jak wyjedziecie stąd, też po sobie posprzątacie? Znikną metaforyczne dowody? Jesteśmy również muzykami. Przed każdym swoim występem, czy to na festiwalu, czy w małym barze, zawsze trochę przerabiamy przestrzeń pod siebie. A potem sprzątamy ślady, tak samo jak i tu w galerii. Jak długo potrwa wystawa? Do 12 czerwca do godziny 16. Życzę wielu widzów. Dziękujemy bardzo. A my mamy dla Was jeszcze kilka innych propozycji kulturalnych na najbliższy tydzień. Centrum Kultury Solecznika zaprasza na otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych. 1 czerwca od godziny 18 w Parku Miejskim na dzieci i ich rodziców będą czekać dwa spektakle wileńskiego Teatru Lele. Wesele Pająka oraz Czerwony Kapturek i Wilk. Poprzedzą je warsztaty edukacyjne dla dzieci.
W odnowionej Wileńskiej Galerii Obrazów można oglądać wystawę poświęconą polskiemu malarzowi epoki klasycyzmu, Franciszkowi Smuglewiczowi. Na ekspozycję od starożytnego Rzymu do Uniwersytetu Wileńskiego składają się wszystkie dzieła artysty z litewskich zbiorów muzealnych. Można zobaczyć na niej też prace, które nie były eksponowane nigdzie więcej. Wystawa potrwa do 6 października. Balkańskie noce powracają do Wilna. Balkanak jest to cykliczny projekt, który łączy współczesne rytmy muzyki tanecznej z różnorodnym dziedzictwem muzycznym naszego regionu. Tym razem inspirowana muzyką balkańską impreza odbędzie się 4 czerwca na dziedzińcu hostelu Downtown Forest. Początek o godzinie 18. Czy wiedzieliście, że hodowlą pszczół można się zajmować nie tylko na wsi, ale i w dużych miastach? O tym, czy pszczoły lubią Wilno, rozmawiamy z pszczelarzem Paulusem Hackiewiczusem. Cześć. Cześć. Czy pszczoły lubią patrzeć na miasto z góry? Mieszkanie na dachu w mieście nie jest dla nich problemem. Przecież w naturalnym środowisku pszczoły często żyją wysoko na drzewach, a na Bałkanach możemy spotkać pszczoły w górach. Na wsi jest piękna przyroda, a w mieście samochody, speliny. Czy miód z takich pasiek jest zdrowy? Co roku przeprowadzamy badania jakości miodu. Okazuje się, że miód z miejskich pasiek nie zawiera żadnych metali ciężkich, nie ma w nim też żadnych pestycydów, a pola za miastem często są nimi opryskiwane. Niedaleko rosną sakury. Czy pszczoły docierają do ich kwiatów? Tak, nie tylko sakury, ale i kasztany, mnóstwo lip, wszystko mamy tu w Wilnie. W dobrą pogodę pszczoły mogą latać w promieniu 3 km od swojego ula. Kiedy będzie pierwszy miód? Pogoda w tym roku nie rozpieszcza, ale mamy nadzieję, że już w środku czerwca. Najczęściej kupujemy miód według rodzaju. Gryczany czy lipowy. A jakiego rodzaju jest miód miejski? Na wiosnę w Wilnie kwitnie mnóstwo różnych kwiatów. Od mleczy po kwiaty drzew i krzewów. Więc wiosenny miód będzie wielokwiatowy, a letni lipowy. Dziękuję Ci za rozmowę. A ja jeszcze idę porozmawiać z inicjatorem tej akcji. Cześć. Cześć, Żulwik. Skąd wziął się pomysł na hodowanie pszczół w miastach? Takie inicjatywy są powszechne w dużych miastach europejskich, ponieważ na zachodzie Europy i w Ameryce pszczoły wymierają, a takie pasieki są sposobem na ich zachowanie i bezpieczne istnienie. Więc w Londynie, w Paryżu czy w Nowym Jorku są tysiące pszczelarzy, którzy hodują je na dachach wieżowców. Tu widzimy dwa ule. Ile jest ich ogółem w Wilnie? Myślę, że około 100 na dachach bloków mieszkalnych i biurowców. Od czego trzeba zacząć hodowanie pszczół? Przede wszystkim trzeba je kochać, bo nie urządzą złego człowieka. Nasza inicjatywa Susibiciulaukiemia, czyli Zaprzyjaźnijmy się z pszczelami, obejmuje aż 20 uli w różnych miastach Litwy. Tam dbają o ule sami pracownicy, którzy znają się na hodowli pszczół, a później częstują miodem współpracowników, bo miód to przecież też super pomysł na prezent od firmy. Pszczoła żyje około 30 dni, prawda? Tak, ale królowa składa bardzo dużo jajeczek, więc taki przyrost naturalny w sezonie jest normalnym zjawiskiem. Jesienią liczba osobników się zmniejsza, a na zimę zostawiamy im część miodu, nie kradniemy całego. Dzięki za rozmowę i życzę dużo miodu. Dzięki, na pewno zaprosimy na degustację. A gdyby nie pszczoły, to jesienią nie mielibyśmy również jabłek. Teraz zabieramy Was na wyspę, na której rośnie bardzo dużo jabłoni. Jesteśmy w rejonie malackim i zabieram Was na wyspę. Ta kraina słynie z jezior, a wyspa z tego, że rośnie na niej około 300 jabłoni. Zresztą zobaczcie sami. Cześć, Lina. Dzień dobry. Stare jabłonie zazwyczaj świadczą o tym, że miały kiedyś gospodarza. Jaka jest historia tej wyspy? Kiedyś na tej wyspie był dwór. Była to jedna z 7 posiadłości należących do hrabiów jeleńskich. Nazywała się Lazarcy. Był tu duży sad z jabłoniami i porzeczkami, aleja lipowa. Do dziś na wyspie rośnie ponad 300 jabłoni. Kolejnym gospodarzem wyspy był znany litewski zoolog Franciszkus Baltrus Siwickis. Kupił wyspę w 1928 roku po powrocie z Ameryki i obronionym tam doktoracie, aby tu organizować obozy naukowe ze studentami i badania fauny. Teraz na tej wyspie jest kemping. Co można robić na wyspie oprócz jedzenia jabłek? Jedną z największych atrakcji jest opłynięcie wyspy po jeziorze Grabuostas. Ile czasu zajmuje taka wyprawa? Około godziny.
Ta jabłonka jest przepiękna, cała w kwiatach, ale dużo drzewek w tym roku nie kwitnie. Tak, bo owocują najczęściej co 2 lata, więc niestety w tym roku nie jest tak pięknie jak w ubiegłym. Więc jesienią będzie też mniej jabłek? Tak, i mniej sprzątania, bo gdy mamy duży urodzaj, to nie ma gdzie chodzić. Dzieci aż ślizgają się po jabłkach. Jeżeli jest tu 300 takich drzew, to ile kilogramów jabłek zbieracie w urodzajnym sezonie? Zdarza się i 15 ton. Wow, to co robicie z tymi owocami? Przerabiamy je na naturalne soki, dżemy i konfitury. Co to za ruiny? Są różne wersje. Jedna głosi, że tu składowano jabłka. Inna, że była tu lodownia do przechowywania mięsa. Jeszcze inna, że więziono tu chłopów za nieodpracowanie pańszczyzny. Dziękuję za rozmowę. Życzymy dużego urodzaju zarówno jabłek, jak i imprez kulturalnych. Dziękuję. A ja jeszcze idę na spacer, bo tu jest pięknie. Proszę, powodzenia. Wyspa Jabłoni to cudowne miejsce, w którym można odpocząć i odzyskać wewnętrzną równowagę. Jednak nic tak nie relaksuje, jak wylegiwanie się na hamaku. Przekonał się o tym Piotr, który odwiedził nietypowe studio. Nie zważając na deszczową aurę tegorocznej wiosny, harmonia duszy i ciała ma być w równowadze. I tego dzisiaj dokonam za pomocą hamaków. Hipokrates uważał, że podstawą dobrego samopoczucia jest przywrócenie wewnętrznej harmonii. Czy mam tu szansę ją osiągnąć? Na pewno, spróbujmy. Zaczniemy od hamaków typu hamok. Twój będzie zielony. Chwytamy obiema rękoma za krawędź hamaku i zbieramy materiał w garści, wkładamy do środka lokcie i siadamy jak na huśtawkę. Ta pozycja jest przeznaczona do medytacji. Często w tym momencie robimy masaż pleców, który pomaga się rozluźnić. Może spróbujmy teraz innego hamaku. To jest trapeze, jest mniejszy i ma specjalne uchwyty. Pierwsza pozycja także będzie przeznaczona do zrelaksowania ciała. Huśtanie się to najlepszy sposób na rozluźnienie, dlatego dzieci tak lubią to robić. Kto i kiedy wpadł na pomysł używania takich hamaków? Hamaki są znane od 1959 roku z przedstawień cyrkowych Cirque du Soleil. A jak hamaki pojawiły się w waszym życiu? Jakiś czas temu mieszkałam w Londynie. Tam spróbowałam aerial yogi. Bardzo polubiłam ten styl. Uczyłam się go. Później zaczęłam uczyć sama i przyjechałam z hamakami na Litwę. Moja historia jest zupełnie inna. Miałam paraliż lewej ręki i używałam hamaków podczas rehabilitacji. Pomogły mi odzyskać sprawność i dlatego postanowiłam zacząć pomagać innym, którzy mają dolegliwości. Czy na odzyskanie harmonii duszy i ciała wystarczy jedna taka sesja w hamaku? Już po jednej można poczuć się o wiele lepiej. Pojawia się uczucie zwiększonej elastyczności ciała i spokoju wewnętrznego. A jeżeli chce się zachować dobre samopoczucie na dłużej, warto to powtórzyć. Czuję się zachęcony i mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykali na takich hamakach. Dziękujemy, będziemy czekały. Ja bym się tak relaksował przez cały czas. I dobrze się składa, bo mamy weekend, więc czas dla siebie. Do zobaczenia za tydzień. Pa!